Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Myślę, że włączyliście ten film, ponieważ ciekawi Was fakt, czy biały fotel gamingowy to coś dobrego, czy jednak totalnie popieprzony pomysł, gdzie nigdy nie powinno się czegoś takiego zrobić. W dzisiejszym odcinku co prawda nie powiem Wam wprost, czy biały fotel warto kupić, ale powiem Wam kilka przemyśleń odnośnie Genesisa Nitro 650 w kolorze białym. Biało-czarnym. No i ogólnie, czy ten fotel jest wart zakupu? Złożenie fotela gamingowego to nic trudnego. Jeżeli potrafisz ubrać choinkę na święta, to i ze złożeniem fotela sobie poradzisz. Polecam zawołać kogoś do pomocy, gdyż niektóre elementy są dość ciężkie i niewygodnie się je jednocześnie trzyma i przykręca. Lecz niestety, jestem samotnym człowiekiem i musiałem... No serio, akurat teraz nagrywam film! Ogólnie wszystko jest dobrze opisane i trzeba naprawdę się postarać, by coś złożyć źle. Po 30 minutach fotel jest już gotowy do użytku. I kurczę, nie wiem, czy on był taki smutny od samego początku, czy stał się taki dopiero, gdy zobaczył, do jak beznadziejnego youtubera trafił. Depresyjny fotel, no... Uśmiechnij się! No, dobrze, dobrze... No uśmiechnij się, no kurde, człowieku! Czy... Fotelu! Wody? Nie? Lampkę Xiaomi? Nie? Oczyszczać powietrza? Nie? Niestety mój depresyjny fotel gamingowy jest na tyle depresyjny, że... No nie uśmiechnie się, no... Nie wiem, zostawcie łapkę w górę, może dzięki temu fotel się uśmiechnie. Nie wiem. Dobra, dobra, już się nie będę nad tym fotelem znęcał. Nasz fotel Genesisa jest w kolorze krowy... K***a. Jest czarno-biały, szczerze mówiąc... To mi się podoba. Od spodu widać pięcioramienną konstrukcję stojącą na pięciu nylonowych kółkach, które mają zajebiste alufelgi. Tutaj macie ilustrację ukazującą wszystkie niezbędne wymiary Genesisa Nitro 650. No ale nie oszukujmy się, jakbym wam podał wymiary, że to ma tyle, to ma tyle, to ma tyle, nikogo to nie obchodzi i tak nikt tego nie zapamięta. Najważniejsze jest to, czy się siedzi wygodnie, czy nie ma żadnych większych problemów, no i czy wszystko jest git. Prawda? Jeżeli się mylę, piszcie w komentarzach. Jeżeli ważysz więcej niż 150 kg, to nie kupuj tego fotela, ponieważ... Udźwig podnośnika gazowego to maksymalnie 150 kg. Wyżej mamy bardzo wygodne siedzisko, które centralną część ma wykończone tkaniną, natomiast boki są z ekoskóry. Oparcie to podobna historia, te dwa duże elementy to tkanina, a wszystko inne obszyto ekoskórą. Tkanina jest sztos, nie pęka, nie przeciera się, nie sprawia, że po godzinie mamy cały mokry tyłek. Natomiast ekoskóra... No cóż... ma swoje wady. Ja swojego Genesisa Nitro 650 użytkuję od około miesiąca, no i jak na razie... Wszystko się trzyma, nic jeszcze nie odpadło, nic się nie przetarło. Kółka z alufelgami nadal jeżdżą. Lecz nie oszukujmy się, mam ten fotel miesiąc. Co będzie po roku, po dwóch, po trzech latach? No ja czasu nie przyspieszę, ale jeżeli jesteście ciekawi, czy ten fotel nadal działa, to możecie wbić na Discorda i tam się ze mną skontaktować i zapytać, czy nadal ten fotel jest godny polecenia. W górnej części nasz fotel posiada otwory, które sprawiają, jakby ten fotel był ciągle smutny. Weź się uśmiechnij! Mordo! Nie no, nie da się. Już widzę, jak potem Genesis będzie chciał do mnie coś wysyłać. Jak będę mówił, że ich fotel jest depresyjny. Jezu, już przecież nie, no nie, oni już nie będą chcieli ze mną mieć deala. To jest pewnie ostatni film z Genesisem na tym kanale. Na pochwałę zasługują również loga producenta, które są stonowane, miłe dla oka oraz ładnie wyszyte, zarówno z przodu, jak i z tyłu fotela. I to nie są te loga takie, wiecie, paskudne, że napis jestem fotelem gamingowym, kurna byku, nie? Tylko to jest po prostu ładne logo, które jest minimalistyczne. No i jeszcze raz powtórzę to słowo ładne, a nie jakieś takie krzyczące na całą japę jestem fotelem gamingowym. Za to szanuję, bo to ładne, naprawdę ładne. Dodatkowy plus za bardzo dobrze wypełniony front siedziska. Nie ma tutaj opcji, byście czuli, że wbija wam się jakiś pręt w nogi, gdyż Nitro 650 ma tutaj naprawdę dużo wypełnienia. Z bajerów, które fotel posiada, możliwość pochylania do tyłu i do przodu, regulowana wysokość, regulowane podłokietniki, funkcja bujania,
Zresztą opis tych funkcji znajdziecie również na Wajsze po prawej stronie. Ja ogólnie mam około 175 cm wzrostu, więc szału nie ma. Jak możecie zauważyć, siedzę o w taki sposób. Tu mam głowę lekko ponad górą. No i powiem wam, że siedzi mi się naprawdę wygodnie. No i to, na co trzeba pamiętać, to Nitro 650 nie ma żadnych poduszek. Wiecie, jakiś taki tutaj, co się montuje. On jakby sam już jest wyprofilowany, jakby ta poduszka tutaj była, prawda? Ale tu żadnych poduszek nie ma, on taki ma profil. Jest ogólnie spoko, nie? Najważniejsze, że wygodnie się na nim siedzi. Przynajmniej mnie nie boli kręgosłup od siedzenia. Bo na przykład przy fotelach biurowych miałem ten problem, że mnie dość szybko kręgosłup bolał. A tutaj jak się usiądzie, spoko jest. Reasumując, Genesis Nitro 650 White to fotel, do których mogę przyczepić się do kilku rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że jak się odchylam, to skóra, która jest tu, ociera się o skórę, która jest tu. I przez to, jak się dwie skóry ocierają o siebie, to wydaje się ten zajebisty dźwięk, po prostu cudownie. Drugą rzeczą, którą mogę się przyczepić, to ta wajcha od tutaj ruszania tym wszystkim. Cholera. Ma ona na sobie takie bardzo brzydkie napisy, które osobiście strasznie mi się nie podobają. I wolałbym, żeby ich kompletnie nie było, no ale jak już są, to trudno. Można byłoby te wszystkie informacje zawrzeć w instrukcji, a nie pisać to tutaj. No, nie podoba mi się, tak? No, mogę wyrazić własne zdanie, no to mówię wprost. Nie podoba mi się to. Plusów to fakt, że ten fotel jest naprawdę wygodny. Siedzi się dobrze, nic się tu źle nie giba, czy coś w tym stylu. Jest ładny, to jest też kolejna jego zaleta. Jest naprawdę ładny, podobają mi się te wszystkie wzorki. Jest minimalistyczny, no i ogólnie, co najważniejsze, pomimo tego, że ma ekoskórę, która jest na minus, bo ekoskóra jest B, pamiętajcie, tylko materiał, to ten materiał jest. Jest tu oraz tutaj na tych dwóch czarnych połaciach. Więc jak chodzi o to, czy będzie wam się dupa przyklejać do fotela i będzie mokra po siedzeniu na komputerze, nie, nie będzie, przynajmniej ja takiego problemu nie miałem, bo tu na środku, gdzie siedzimy, jest materiał. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków odnośnie jakiejś recenzji i tak dalej, albo macie jakiś pomysł na zrecenzowanie czegoś ciekawego, piszcie w komentarzu, a zobaczę, co da się zrobić. No, więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego fotela, to oczywiście sekcja komentarzy jest cała dla was, jak i dla was są linki w opisie, m.in. do Nitro 650 w wersji White. Serdecznie zapraszam. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!